jestem ja. Ojejku, moje włosy, jak zwykle. Boże święte, a tak je układałam, powiem wam. Bo czekajcie, bo się poprawię. O, już ładniej. Hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie w tym świątecznym nastroju, w tej świątecznej gonitwie. A ja mam jeszcze taką gonitwę, że mam bardzo ważne rzeczy do załatwienia dzisiaj, więc ja dzisiaj zupełnie biegam po mieście. Załatwiam bardzo różne rzeczy. Może kiedyś wam powiem dlaczego, co i jak. Nie chcę po prostu zapeszać, więc mam taką chwilkę i po prostu chciałam wam pokazać te piękne pomarańcze, które rosną tutaj na drzewach przy samej ulicy. Jest niesamowita, niesamowite efekty, widoki, jakie tutaj są między uliczkami. I tak naprawdę nikt ich nie zbiera, tych mandarynek, pomarańczy i cytryn. One sobie po prostu tam rosną na drzewach. O, a ja idę dalej. Życzę wam miłego dnia i miłego lepienia pierożków. O, i zobaczcie, tak sobie przy budynkach, różnych budynkach rosną takie piękne pomarańczowe drzewka. Przepięknie to wygląda. Zauroczyło mnie naprawdę. A tutaj mamy cytrynkę, piękną cytrynkę. Zobaczcie, niesamowite. Jeżeli macie blisko tutaj okna, to sobie można normalnie wyciągnąć rękę i taką organiczną mandarynkę, pomarańczę schrupać. A tutaj jeszcze spotkałam taką świąteczną choineczkę. I tutaj mamy kota, zobaczcie. Nie widać go za bardzo. No, piękny. O, nie ma nikogo na mieście, więc tutaj akurat na tej ulicy, gdzie ja idę, więc ja mogłam ściągnąć sobie maskę, żeby po prostu oddychać tym powietrzem, które mamy, a nie tym, co jest w maskach. Szukam, wiecie co, szukam jakiejś kawiarni, ponieważ jest bardzo zimno, ja już tak zmarzłam, bo jestem już w sumie na zewnątrz od godziny 10 rano, tak już jest praktycznie pierwsza, no i jest naprawdę bardzo chłodne powietrze od morza, wiatru, jest dużo wiatru, dużo wieje, no i po prostu idę do jakiejś kawiarni napić się herbatki. Raz i chciałam powiedzieć, że załatwiłam wszystkie sprawy, które chciałam załatwić. Po prostu zdążyłam i bardzo się z tego cieszę. I teraz już została mi tylko jedna ostatnia sprawa do załatwienia, ale to już będzie szybciutko u siebie w domciu. Ja idę teraz na, udaję się na metro do mojej dzielnicy. No to co, widzimy się w domu. U mnie słońce i pewnie się zastanawiacie, dlaczego ja mam ten kaptur na głowie, ponieważ ja już wcześniej powiedziałam, że było tak zimno. Teraz gdzie przyjechałam akurat tutaj, to akurat jest troszeczkę cieplej, także ten kaptur mogę już ściągnąć z tej głowy, ale tak jak chodziłam po całym mieście i czekałam na pewne sprawy, żeby się do końca zrobiły, że tak powiem. Po prostu musiałam czekać i to czekanie po prostu zamarzłam. Zamarzłam, naprawdę zamarzłam.
pyszna zupka grzybowa. Bardzo smacznie wygląda. Of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Witajcie kochani w moim nowym, kolejnym filmiku. Dziękuję bardzo za oglądanie, za to, że jesteście ze mną i witam się ponownie już po świętach. Dlaczego już po świętach, a dopiero, można powiedzieć, że dopiero po świętach? Ponieważ muszę się przyznać do tego, że na święta po prostu nie mieliśmy internetu i po prostu nie miałam łącza, żeby się z Wami skontaktować, więc kontaktuję się dopiero dzisiaj. Mieliśmy po prostu jakiś tam problem techniczny, więc nie mieliśmy internetu i ja po prostu nie mogłam się skontaktować. Powiedzieć parę słów świątecznych życzeń. No i po prostu tak to wszystko wyglądało i wygląda, że po prostu dopiero dzisiaj się do Was odzywam.
Jeśli chodzi o naszą Wigilię, to Wigilię spędziliśmy w rodzinnym gronie. Przygotowałam taki króciutki filmik, jak mniej więcej przygotowywana była u mnie Wigilia w domu. Jeśli chodzi o 12 potraw, to oczywiście 12 potraw nie robiłam. Robiłam po prostu te, które najbardziej lubimy, które najbardziej jemy podczas wigilijnej kolacji. I uważam, że było bardzo smaczne. Jeśli chodzi o święta spędziliśmy bardzo spokojnie. Nigdzie nie wyjeżdżaliśmy, nigdzie się z nikim nie kontaktowaliśmy. Na święta i po świętach życzę Wam wszystkiego dobrego, aby wszystkie życzenia, żeby po prostu Wam się spełniły. Dużo zdrówka, szczęścia i miłości życzę na ten rok, na przyszły rok. Mam nadzieję, że te święta spędziliście łącznie z rodziną, razem z rodziną, żeby były po prostu fantastyczne święta, najlepsze święta, jakie tylko mogą być, że po prostu byliście bardzo szczęśliwi wokół bliskich, że mieliście bliskich wokół siebie. Mam nadzieję, że mieliście bardzo fantastyczne święta, spędziliście, które mogliście spędzić razem z rodziną, z bliskimi, z najlepszymi przyjacielami, ze znajomymi, że nie byliście sami. Zbliża się Sylwester. Życzę Wam dużo zdrówka, dużo zdrówka, wytrwałości w tym naszym życiu, które mamy, żeby po prostu było jeszcze lepsze. Ten rok najbliższy, żeby był po prostu najlepszy. Dużo miłości, nie zapomnijmy o miłości, o tym, aby dla drugiego człowieka być sympatycznym, pozytywnym człowiekiem, żeby nie czynić zła drugiej osobie, bo nie o to chodzi w naszym życiu. Żeby po prostu czynić wszystkim i dla każdego dobro. I oczywiście dla siebie też. To jest bardzo ważne. Ja będę dzisiaj tak tylko króciutko, ponieważ mam jeszcze, to znaczy widzieliście już Wigilię, więc mam nadzieję, że ten filmik wrzucę jeszcze dzisiaj, a na nowy rok to już po prostu mam nadzieję, że internet nam się nie zepsuje, że będziemy mogli spokojnie korzystać z internetu i że będę mogła przesłać chociażby noworoczne życzenia. I co jest jeszcze bardzo ważne, o czym nie powiedziałam, a w sumie najważniejsze i powinnam to powiedzieć na początku tego filmiku, to po prostu to, że dziękuję Wam bardzo, że mimo nie było mnie na YouTubie przez czas świąteczny, to dziękuję Wam bardzo, że Wy byliście ze mną, że pisaliście do mnie mnóstwo życzeń. Mam nadzieję, że pomału, że te wszystkie życzenia się spełnią. I dziękuję Wam bardzo, że naprawdę, mimo świąt, gdzie najczęściej powinno się ogólnie spędzać z rodziną, że po prostu myśleliście również o mnie. Jestem bardzo Wam za to wdzięczna i naprawdę pokazujecie mi, że jest Was bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy mnie oglądają, którzy mnie lubią, którzy czekają na moje filmiki. To jest naprawdę bardzo fajne. I naprawdę cieszy, że jesteście. Dziękuję Wam bardzo za to i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!